Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, nie ma oczywiście przypadków. Szczególnie w życiu człowieka wierzącego. Patrzymy na wszystko, co nas spotyka, jak na przejaw Bożego działania, Bożej woli, Jego opatrzności. I również to, że tutaj dziś spotykamy się w takim gronie, nie jest przypadkiem, bo pewnie już nigdy w takim samym gronie w Kościele nie spotkamy się. Bo może będzie nas więcej, może kogoś nie będzie. Dlatego ważny jest ten moment, który przeżywamy teraz. Ksiądz proboszcz na początku życzył, żeby czuł się jak w domu. Moi drodzy, to też nie jest przypadek, że jest ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z którą my jako redemptoryści jesteśmy bardzo szczególnie związani. Też nie przypadek, że są portrety i relikwie świętych osób, które również znajdowały się w kaplicy, z której ja do Was przyjechałem, tam w Rosji. To nie przypadek, bo przecież w życiu człowieka wierzącego nie ma przypadku. I zaczynamy rekolekcję. Czas, święty czas, szczególnie błogosławiony przez Boga. Sam Jezus przeżywał swego rodzaju rekolekcję, kiedy oddawał się na dłuższą czy krótszą chwilę modlitwy, na osobności, na takie przebywanie sam na sam z Bogiem, ze swoim Ojcem. I możemy się zastanawiać, przecież chodzę do kościoła co niedzielę, uczestniczę w spotkaniach grup modlitewnych, parafialnych. Po co więc jeszcze rekolekcje? Jestem formowany, otrzymuję to wszystko bardzo systematycznie. Po co więc ten czas rekolekcji? Moi drodzy, zawsze patrzmy na te piękne i wzniosłe przykłady. Na Jezusa, który chciał być sam na sam z Ojcem. I choćby dlatego ten czas rekolekcji by w sposób szczególny do Ojca się zwrócić. Na Ojca popatrzeć. Tym Ojcem jeszcze raz się zachwycić. Przypomnieć sobie te momenty, kiedy odkrywaliśmy wiarę, kiedy przychodziliśmy może po raz pierwszy do Kościoła. I jeszcze raz, na nowo zacząć budować tą relację miłości z naszym Ojcem. Nieprzypadkowo takie słowo otrzymuje jakby wizytówkę Boga. I słyszymy te słowa: tak Bóg umiłował świat, że był zdolny do tego, by posłać swojego Syna, jedynego, jednorodzonego. Nie po to, żeby ten świat potępił, nie po to, żeby być może z pretensjami przyszedł i mówił:
po to, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Drodzy, przywiozłem ze sobą taki obraz. Powrót syna marnotrawnego, autorstwa Rembrandta. Oryginał tego obrazu znajduje się w Ermitażu, w największym muzeum w Rosji, w Sankt Petersburgu. W rzeczywistości jest on jeszcze większy. Chciałbym, żebyśmy wpatrując się w ten obraz, powolutku zwracając uwagę na różne, może małe szczegóły, jeszcze raz zobaczyli, kim jest tak naprawdę Pan. Ale o tym jutro i w kolejnych dniach. Dziś chciałbym, byśmy się zastanowili bardzo krótko, ale bardzo też konkretnie nad tym, dlaczego tak często karę od swojego ojca i
karę za rozbicie takiego flakonika, otrzymałem taką poważną karę, to jak bardzo Bóg musi być zły na nas, kiedy popełniamy grzech. Przez całe swoje życie praktycznie tak na Pana Boga patrzy. Z lękiem, z drżeniem, z bojaźnią. Taką jest drogą. Ten obraz Boga miłości dla Niego nie istnieje. Moi kochani, to jedna strona. Inne przykłady, może już bardziej nam bliskie. Często spotykamy się, albo łapiemy się na tym, że Pana Boga traktujemy troszkę, oczywiście, jak pogotowie ratunkowe, kiedy coś się dzieje, kiedy jakaś nagła sytuacja, to wtedy sobie o nim przypominamy. Tak jak pogotowie zadzwonimy, wezwiemy, przyjadą, dadzą zastrzyk, pomogą w tym momencie, ale za chwilę zapominamy, że było pogotowie, zapomniałem, a nawet przed to lekarz czy lekarka, jakiś zastrzyk nam podano. Podobnie z Panem Bogiem. Kolejny jakiś taki przykład, który mi się nasuwa, też tam z mojego podwórka rosyjskiego, to tradycja w cerkwi prawosławnej. Może widzieliście takie sytuacje, kiedy na takich świecznikach, w progu płoną takie cienkie świece przy ikonach. Piękna tradycja, piękny zwyczaj. Natomiast często, praktycznie w większości, to jest taki pusty gest. Postawić tą świeczkę, wrzucić drobną ofiarę. I sprawa załatwiona. I też byłem świadkiem takiej sytuacji. Cerkiew nasza sąsiednia była zamknięta. Przyszła kobieta do naszego kościoła, kaplicy i mówi: proszę ojca, nasza cerkiew zamknięta, ale Pan Bóg jest jeden, dlatego czy mogłabym tutaj poprosić, żeby ksiądz postawił też świeczkę? Ja mówię: dobrze, proszę, kościół jest otwarty, można sobie wejść, można na chwilkę sobie usiąść, pomodlić się. Ona mówi: ale nie. Ja tylko zostawię świeczkę i niech ksiądz tam już zrobi wszystko. Albo taka ogromna wiara tej kobiety, że ta płonąca świeczka się będzie za nią modliła. Albo brak świadomości, że to jest kontakt z Panem Bogiem. Że świeczka świeczką jest symbolem ofiary, którą składają, jest pewną formą jałmużny. Natomiast gdzie jest w tym wszystkim moja relacja do Pana Boga, do tego, któremu tą świeczkę stawię? Wiele takich zniekształconych obrazów Pana Boga mamy w sercu i moglibyśmy wymieniać, podawać przykłady i zastanawiać się,